Mam na imię Bartek Śmiałek i jestem z Krakowa. I całe życie tam mieszkam i tam się wychowałem i tam też zacząłem tańczyć. A tutaj znalazłem się troszeczkę takim przypadkiem, Bożym przypadkiem, więc... Sam taniec w twoim życiu jak się zrodził? To było tak, że ja... To jest długa historia, ale w skrócie jest tak, że byłem bardzo niepewny siebie i w gimnazjum, i w takich jeszcze czasach szkolnych. Poznałem katechetę, z którym miałem religię i on powiedział mi: słuchaj Bartek, możesz robić wielkie rzeczy, tylko musisz w to uwierzyć. No i gdzieś tam zawsze też interesowałem się muzyką i gdzieś tam jej słuchałem i ten ruch wypływał naturalnie. I pojechałem na rekolekcję i zostałem po prostu na siłę wciśniony, żartuję, na siłę, ale gdzieś tam wciśnięty w prowadzenie, współprowadzenie warsztatów, bo kiedyś tam tańczyłem breakdance w podstawówce i zupełnie takim zbiegiem okoliczności zacząłem nagle gdzieś tam prowadzić warsztaty. Tak zostało do dzisiaj. U mnie, tam gdzie ja wychowałem się we wspólnocie, prowadzę tam warsztaty i ten taniec pojawił się tak troszeczkę niezaplanowanie przeze mnie, ale myślę, że nawet przez Boga zaplanowanie. Niesamowite to było i do tej pory wstaję rano, pierwszy robię co tańczę, idę na przystanek, tańczę, uczę się, tańczę i taniec już został. Czy też tutaj na warsztatach przygotowywałeś specjalny program taneczny? Tak. To jest specjalne miejsce i specjalny czas też, jakby muzyka gospel ma w sobie ten ruch, jak widzę tych wokalistów, którzy cały czas w chórze się ruszają i jakby, no niesamowicie to wygląda i też chcieliśmy gdzieś ruszyć ten temat. I też chcieliśmy ruszyć tutaj temat, szczególnie z dziećmi, które są bardzo otwarte gdzieś tam, modlitwy tańcem, żeby spróbować pomodlić się tańcem, tak jak śpiewamy, modlimy się tańcem, tak samo możemy tańczyć i modlić się tańcem. No i próbowaliśmy to zrobić. Zrobiliśmy krótką choreografię, plus do tego robiliśmy proste ruchy podczas większości utworów. Czyli sama choreografia też jest autorska? To są twoje pomysły, tak? Tak. No to jest ta choreografia, którą, żeby nie przywłaszczać sobie, razem z dzieciakami też wymyśliliśmy ją na warsztatach i stworzyliśmy coś ładnego, wspólnego i też dużo dzieci, rzeczy się fajnych dzieje, bo widzę, jak te dzieci naprawdę reagują na taniec i więc tak naprawdę razem ją stworzyliśmy. Czyli taniec, śpiew, muzyka, to wszystko połączone jest też ze swoistym wyznawaniem wiary. Jak to wygląda też w twoim życiu? To jest historia, która jest troszkę połączona. Połączona dlatego, że ja zajmowałem się tańcem i też nawróciłem się gdzieś tam w jakieś 10 lat temu niecałe. I nigdy nie łączyłem tego, dopóki nie przyszedł moment, kiedy Bóg mi powiedział, że mogę go wychwalać tańcem. Zawsze chodziłem na zajęcia, miałem blok życia tanecznego i blok życia duchowego. Tu modlitwa, wspólnota, czytanie słowa, msza święta i relacja z Bogiem. A z drugiej strony ciężkie treningi, studia tańca, jakieś występy, pokazy. Tańczyliśmy w różnych miejscach i jakby nigdy nie myślałem, że mogę tym chwalić Boga. I przyszedł taki moment, gdzie zacząłem się o to modlić. I tak naprawdę dopiero 2 lata temu pierwsza taka impreza jak tutaj gdzieś się zadziała. I gdzieś pierwszy raz chwaliliśmy Boga tańcem. Czy twoje życie zawodowe też związane jest z tańcem? Tak, jest związane. Jestem też instruktorem w kilku studiach tańca. Zmienia się to bardzo teraz płynnie, bo też szukam swojego miejsca, szukam też gdzieś tam tego momentu, w którym mam być. Ale jestem instruktorem też tańca, też prowadzę różne warsztaty, też nie tylko religijne, też właśnie też świeckie, gdzieś tam samo taneczne, po prostu taneczne. Też prowadzę zajęcia w szkole podstawowej z dzieciakami, takie rytmiczno-taneczne. No i też dużo prowadzę takich wolontaryjnych zajęć w jakichś ośrodkach kultury albo klubach środowiskowych. Mówiłeś też, że masz wspólnotę, która też ciebie wspiera. Możesz powiedzieć, jaka to jest wspólnota? Tak, to jest wspólnota, która nazywa się Grupka. Bardzo nietypowa nazwa. Jesteśmy z Krakowa i mamy już prawie 20 lat. Ja tam jestem od niecałych 10, właśnie tam się nawróciłem. I my działamy w Nowej Hucie w Krakowie i też na Podgórzu. Jakby nietypowa, dlatego że założył nas katecheta, a nie jesteśmy gdzieś powołani przez księdza czy zakonnika, więc to jest nietypowe. Ale mamy dużo przyjaciół księży, dużo przyjaciół zakonników, którzy zawsze z nami są, zawsze nas wspierają. Niesamowite też jest właśnie to, jak różnych ludzi jakby przyciągamy, bo jakby jak Bóg się posługuje, bo my niestety nie mamy sali w kościele, ale mamy salę w szkole i wchodzimy na lekcje do dzieciaków, mówimy im o tym, że mogą żyć fajniej, właśnie to samo, co ja usłyszałem, że mogą robić wielkie rzeczy i tak to wygląda. Zajmujemy się tak naprawdę ewangelizacją, profilaktyką przez sztukę, przez taniec, przez muzykę, przez malarstwo, fotografię
i wszystko, aktorstwo, wszystko co tam o sztukę zahacza. Jak sądzisz, z czym współczesny młody człowiek najbardziej się boryka i co mu przeszkadza w tym, żeby poznać i spotkać Pana Boga? Myślę, że to jest gdzieś problem, takie kłamstwo, które gdzieś tam nam zły wmówił, że jesteśmy niepewni siebie, że my właśnie nie możemy osiągnąć fajnych rzeczy, że nie możemy być fajni w takim wieku gimnazjalnym, że nie możemy być po prostu mieć talentów, tylko jeszcze komputer, który zabija wszelkie relacje i ten brak pewności siebie, też brak szukania autorytetów powoduje to, że Bóg nie jest żadnym autorytetem. Boga nie widać i tak naprawdę widać, trzeba się przyjrzeć, ale fizycznie go nie widać, nie chodzi po ulicach jako fizyczny człowiek i ciężko jest młodemu człowiekowi bez prowadzenia uwierzyć w coś takiego. Myślę, że to jest główny problem. Jesteś szczęśliwy w swoim życiu? O, amen, jestem bardzo szczęśliwy i każdy dzień mnie zaskakuje. To, że tu jestem, jest niesamowitym przypadkiem, bo dostałem zaproszenie od Gabrysi dosłownie 3 dni przed festiwalem i ledwo zdążyłem się spakować, stąd jadę od razu na następne rekolekcje, więc to Bóg poukładał tak, że każdy dzień jest niesamowity, każdy dzień mnie zaskakuje i jestem szczęśliwy.